Dzień dobry Państwu. Dzisiaj naszym gościem jest pan mecenas Stefan Hambura. Dzień dobry, panie mecenasie. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa. Proszę państwa, dzisiaj chcieliśmy poruszyć jeden bardzo ważny temat związany z stolicą Niemiec i polską obecnością w Berlinie, mianowicie kwestię powołania do życia Centrum Polskiego w Berlinie. Gdzie to centrum miałoby być? To centrum miałoby być w miejscu, gdzie w tej chwili jest taka ruina po dawnej ambasadzie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Jest to około 200 metrów od Bramy Brandenburskiej, czyli bardzo reprezentacyjne miejsce. I to, co mogłoby być, że tak powiem, reklamą dla Polski, no w tej chwili przynosi nam wstyd, bo po prostu od chyba już 20 lat mniej więcej, jak nie dłużej. Z końcem Buzka. Z końcem Buzka. Tam ambasada się wyprowadziła. No właśnie, czyli kilkanaście lat już, że tak powiem, straszy to mieszkańców Berlina i turystów, no i niestety wpływa na opinię na temat Polski. Jaki jest pomysł, żeby temu zaradzić, panie mecenasie? Pomysł jest, myślę, bardzo prosty i dosyć szybko do zrealizowania, bo tak jak pan redaktor wspomniał, powinno tam się znaleźć tak zwane polskie centrum. W tej sprawie zwróciłem się też do pani premier Beaty Szydło i do pana prezydenta Rzeczypospolitej, pana Andrzeja Dudy. Było to w sierpniu, plus minus w połowie sierpnia, 16 sierpnia. I po tym moim wystąpieniu dostałem też pismo z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, konkretnie od pani minister Beaty Kempy. W jej imieniu jeden z urzędników. To znaczy sekretarz stanu Paweł Szrot odpowiedział, a konkretnie zwrócił się w tej sprawie do pana premiera Glińskiego i do pana ministra Waszczykowskiego. Króciutko zacytuję. W załączeniu przekazuję skierowane do prezesa Rady Ministrów pani Beaty Szydło pismo pana Stefana Hambury 16 sierpnia 2017 roku zawierające propozycję utworzenia w Berlinie Polskiego Centrum upamiętniającego zbrodnie niemieckie popełnione podczas II wojny światowej. Uprzejmie proszę o udzielenie w ramach kompetencji panów resortów odpowiedzi autorowi wystąpienia z kopią do wiadomości prezesa Rady Ministrów. I to było pismo chyba z 23 sierpnia do pana premiera i do pana ministra Waszczykowskiego. Do tej pory jeszcze nie dostałem odpowiedzi. Myślę, że obydwa resorty pracują w tej sprawie, być może się już nawet porozumiały. Aha. Myślę i mam nadzieję, że takie polskie centrum w samym sercu Berlina powstanie. Mając na uwadze to, co się dzieje przez ostatnie lata i to, co się dzieje teraz, polskie obozy, reparacje, odszkodowania i tak dalej, takie centrum jest jak najbardziej potrzebne. Ono jest, bym powiedział, w polskich rękach, bo ta nieruchomość należy do Polskiego Skarbu Państwa. Polski Skarb Państwa może na tym postawić odpowiedni budynek. Tam są szacunki do plus minus 17 tysięcy metrów kwadratowych można to zabudować. Także jest to bardzo, bardzo spora powierzchnia. Co miałoby się na tej powierzchni znaleźć? Na pewno, jak tutaj w piśmie do pani premier, do pana prezydenta zasugerowałem, powinno się znaleźć tam, powinna się znaleźć kaplica ojców redemptorystów z Torunia, gdzie w tej kaplicy mamy chyba już teraz ponad 1000 nazwisk udokumentowanych Polaków pomordowanych za pomoc Żydom. I myślę, że ta kaplica powinna zostać przeniesiona jeden do jednego właśnie. I kopia, wierna kopia tej... Tak, tak, z możliwością też rozszerzenia tego, jak będą dalsze udokumentowane nazwiska. Rozmawiałem na ten temat też z ojcem dyrektorem, z ojcem Rydzykiem i uważał, że to jest bardzo... Dobry pomysł. Dobry pomysł i dał mi de facto swoje błogosławieństwo, ażebym tu w tej sprawie działał, żeby to polskie centrum powstało. Takim następnym wątkiem mogło być Muzeum Ulmów, tak? Też przeniesione jeden do jednego.
bo to też pokazuje konkretnie, że... Ofiara Polaków pomagających tak jest, Żydom. Tak jest. No i na pewno też martyrologia wsi polskiej. Mamy, bym powiedział, ponad 800 polskich wsi. Zamojszczyzna i nie tylko. Oczywiście, no, dzieci Zamojszczyzny jeszcze i tak dalej. Ale mamy ponad 800 polskich wsi, gdzie wsie te zostały spacyfikowane, a mieszkańcy wymordowani, tak? I w Niemczech mamy, przebija się tylko Oradour i Lilice, raz Francja, raz Czechy. Gdzie tych ofiar, każda ofiara jest ważna, ale każda, ich było sto kilkadziesiąt osób. Ale nie licytujmy tutaj na ofiary, tylko zwróćmy na to uwagę, na ilość, nie licytujmy co do wysokości ilości strat ofiar, bo każde życie ludzkie jest drogie. Mhm. Ale zwróćmy uwagę właśnie pokazując ponad tych 800 polskich wsi, że no jest, była to, była, był to inny rodzaj prowadzenia II wojny światowej na wschodzie, aniżeli na zachodzie. Tak? I w Niemczech mało kto sobie zdaje z tego sprawę, że tak było podczas II wojny światowej. No też mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że za pomoc Żydom groziła śmierć nie tylko tej osobie, która pomagała, ale całej rodzinie. Całej rodzinie. I tej świadomości w Niemczech i na Zachodzie nie ma. I tak długo, jak będzie brak tej świadomości, tak długo będzie dysonans w przekazie. I niemieckie społeczeństwo, zachodnie społeczeństwa, cały świat będzie to inaczej odbierał. A Berlin jest bardzo, bym powiedział, turystycznie ciekawy, wiele milionów turystów odwiedza... Kosmopolityczne miasto. Tak, odwiedza Berlin, a właśnie Utendelin, to 200 metrów od bramy brandenburskiej. Ostatnio rozmawiałem z redaktorem Piotrem Cywińskim, wcześniej we Wprost, teraz sieci, prawda? I on jest de facto takim fachowcem też od spraw niemieckich w Polsce i mówił mi, że zmierzył tę odległość od tej nieruchomości do bramy brandenburskiej. Powiedział mi, że to 200 metrów i to, bym powiedział, jest ważna informacja, bo turyści bardzo frekwentują, bardzo często odwiedzają okolice bramy brandenburskiej. Niedaleko jest hotel Adlon, tam kiedyś nocował, jak sobie przypominam, minister Sikorski. Nie wiem, czy do końca po Przekątnej zobaczył wtedy jeszcze ten budynek niewykorzystany, ale teraz mamy szansę, jest ten czas, ażeby to polskie centrum powstało. I jeszcze dodatkowo myślę, że warto umieścić tam wątek powstania warszawskiego, żeby w Niemczech, a nie tylko w Niemczech, nie było, no bym powiedział, często... jest mylone z powstaniem w getcie. No, nawet jeden z prezydentów niemieckich, Herzog, już obecnie nie żyjący, dziękował za zaproszenie na powstanie w getcie, a był zaproszony na obchody rocznicy powstania warszawskiego. I to pokazuje, jaka duża niewiedza, nie tylko wśród elit, ale również w społeczeństwie niemieckim, nie tylko niemieckim, panuje. A jeszcze takim, bym powiedział, takim ukoronowaniem tego wszystkiego byłby taki hotel dla gości z całego świata. To ile tam, z kilkadziesiąt pokoi by się... Myślę, że tak. No, jeżeli mamy 17 tysięcy metrów, możliwość 17 tysięcy metrów kwadratowych do zabudowania, to myślę, że też taka część hotelowo-hostelowa by się... Mogłoby być 1000 pokoi po 17 metrów. Tak, ale to wiadomo, że tutaj jest ważne to polskie centrum. Zgadzam się z panem, licząc tak na pewno. Ale i wtedy można wykorzystać tę część wystawowo inną i tą część hotelowo-hostelową zrobić na tyłach, gdzieś z tyłu bardziej, żeby każdy wtedy gość hotelowy-hostelowy... W cudzysłowie musiał się z tym zapoznać. Tak, bo przechodząc do hotelu, hostelu, musiałby po prostu przejść przez tą część wystawową. I myślę, że to jest bardzo, bardzo dobra możliwość ku temu, ażeby coraz to więcej osób mogło się zaznajomić z tym, jak była prowadzona II wojna światowa w Polsce i że nie było to tak jak na Zachodzie. I wtedy byśmy, bym powiedział, mogli konkretnie zlikwidować te mity, które krążą
po świecie i na świecie. Jakby było jeszcze jedno pomieszczenie, to można by zrobić też salę poświęconą Jedwabnemu. Bo tą zbrodnię niemiecką spróbuje się zrzucić na Polaków, a jednak no, te Einsatzgruppen to w ten sposób właśnie działały bez udziału Niemców. Do takich sytuacji by nie doszło. Tak, no tutaj profesor Bogdan Musiał ma bardzo też dużą wiedzę w tej sprawie, wypowiadał się też na ten temat i myślę, że warto też z nim porozmawiać, z fachowcami, którzy znają Niemcy, znają Polskę, i żeby to była narracja taka, bym powiedział, opierająca się na prawdzie, żebyśmy konkretnie wykorzystali to miejsce, żeby to polskie centrum powstało w samym sercu Berlina. A teraz mamy szansę na to. Jeżeli teraz tego nie wykorzystamy, to ta szansa się nie powtórzy, bo jeszcze nie ma konkretnego projektu, jeszcze jest wszystko projektowane, przygotowywane, i myślę, że to powinno być takim, bym powiedział, wyzwaniem dla Polaków tutaj w Polsce i wszystkich Polaków poza granicami Polski, plus minus 60 milionów osób. I jeżeli będzie trzeba, no jeżeli nie wystarczą środki budżetowe, to myślę, że warto wtedy zebrać zbiórkę, ale nie tylko wśród Polaków, myślę, wśród ludzi dobrej woli na całym świecie będzie to możliwe. I chciałem też z tego miejsca poprosić Państwa i zaapelować, żeby Państwo też zwracali się w sprawie tego polskiego centrum, jeżeli Państwo będą uważali, że warto ten projekt wesprzeć, też z mailami wspierającymi, pismami wspierającymi do pana prezydenta Andrzeja Dudy i do pani premier Beaty Szydło i do pana ministra Waszczykowskiego, do pana premiera Glińskiego, wspierając ten projekt, bo to polskie centrum nam bardzo pomoże w przyszłości. Wtedy już nie będzie tej narracji o, bym powiedział, o takich, polegającej na nieprawdzie, o tak quasi polskich obozach i innych sprawach. Bo wtedy każdy, kto będzie miał z tym problemy, będzie mógł odwiedzić w samym centrum Berlina to polskie centrum. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Naszym rozmówcą był pan mecenas Stefan Hambura, a rozmawialiśmy na temat powołania w samym sercu Berlina polskiego centrum. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie mecenasie.